Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu Śląska-Wrocław z Górnikiem Zabrze. Jest z nami trener zwycięskiej drużyny, pan Jan Urban. Trenerze, proszę o kilka słów podsumowania tego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Takie spotkania, te ostatnie spotkania, jak zwykle się mówi o pietruszkę, chciałem, żeby właśnie takiego nie było. Rozmawiałem z chłopakami przed meczem i mówię, no kurde, skończmy ten sezon jak Górnik Zabrze, tak jak żeśmy grali cały sezon, zróbmy to, nieważne jaki będzie wynik, ale bądźmy sobą, grajmy jak Górnik. No i rzeczywiście to była rzeczywiście gra na miarę Górnika Zabrze, który tracił dużo bramek w przeciągu całego sezonu, który strzelał dużo bramek, którego na pewno się fajnie ogląda, ale wiemy, że musimy poprawić bardzo dużo w defensywie i jako drużyna i pod względem indywidualnym, bo tyle bramek na pewno zawsze nie będziemy strzelać, a wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że straciliśmy ich zbyt dużo i dzisiaj było podobnie, natomiast no, mieliśmy dzisiaj, można powiedzieć, skuteczność i to pomogło nam w wygraniu tego spotkania. A spodziewałem się otwartego spotkania, tak jak w pierwszym meczu ze Śląskiem Wrocław w Zabrzu, tak dzisiaj, bo jednak mimo tego, że Śląsk do końca walczył o utrzymanie się w lidze, to dla mnie zawsze był to zespół, który chciał grać w piłkę. Nie zawsze się to dobrze układa z różnych przyczyn, ale wiedziałem, że dzisiaj sytuacje bramkowe na pewno będą, bramki również z tego powodu właśnie, że jedna i druga drużyna chce grać w piłkę. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Zapraszam do zadawania pytań. Mamy na sali mikrofon, więc prosiłbym do mikrofonu. Proszę. Dzień dobry. Krzysztof Śledziński, czwarta trybuna, podcast Kibiców. Panie trenerze, pytanko już o podsumowanie sezonu. Czy wiemy od pana prezesa Szymanka, że osiągnął pan ten założony cel, natomiast jakie są pana osobiste odczucia? Czy jest pan zadowolony z tego sezonu? Na przykład rozwija się młodzież, jak Górnik grał w futbol? No, pytanie niby krótkie, ale na długą odpowiedź, bo wiele kwestii pan poruszył. Ja ogólnie jestem zadowolony z tego, w jaki sposób nam upłynął ten sezon. Były różne momenty, dobre, średnie. Wydaje mi się, że nie było takiego momentu, gdzie moglibyśmy drżeć o to, że Górnik gdzieś się tam znajdzie w tej niebezpiecznej strefie tabeli. Rzeczywiście w tym sezonie pojawiło się wielu młodych chłopaków. Wydaje mi się, że na przykład Krzysiu Kubica wykręcił no super liczby. Inni zawodnicy, wydaje mi się, że też grali na swoim bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o moment w ich karierze, to było na pewno bardzo fajne. Z drugiej strony, no nie wiem i nie będę wiedział, jak byśmy skończyli, gdyby w zimie nie odszedł Jesús Jiménez, dla nas zawodnik niesamowicie ważny. Moim zdaniem gra Górnika Zabrze nie zmieniła się na wiosnę. Graliśmy podobnie jak na jesień, natomiast mając dodatkowo takiego zawodnika, jakim był u nas, czy jest teraz w Toronto, Jesús Jiménez, nasza pozycja, wydaje mi się, byłaby inna. Jestem przekonany, że powalczylibyśmy z Lechią Gdańsk, czy z Radomiakiem w pewnym momencie, te dwie drużyny tam były, o europejskie puchary. Nie wiem, czy by nam się udało te drużyny wyprzedzić, ale bylibyśmy na pewno bardzo blisko, bo moim zdaniem Jesús Jiménez w tym sezonie zagwarantowałby, gdyby został, blisko 20 bramek albo więcej, bo jednak grając w takiej drużynie, która kreuje tyle sytuacji bramkowych i mieć takiego strzelca jak Jesús, on na pewno by to wykorzystał. Co jeszcze mogę dodać? Nie, jestem zadowolony, natomiast świadomy tego, że tak jak wcześniej powiedziałem, nie możemy tracić tylu bramek, musimy poprawić grę defensywną, jeśli chcemy no, być wyżej w tabeli, walczyć o wyższe cele, ale tego tak naprawdę nie wiemy, bo ta obrona się zmieni na pewno, bo wiemy, że odchodzi
kilku kluczowych zawodników właśnie z tej formacji, chociaż nie uważam, że to ich wina, że straciliśmy tyle bramek. Nie, nie. Mamy z przodu również wielu zawodników ofensywnych, bardzo dobrych pod względem technicznym, do gry kombinacyjnej, a z reguły tacy zawodnicy bronią gorzej. I często nas niestety łapali na kontrataki i traciliśmy bramki, ale szczerze mówiąc, gdybym był kibicem Górnika Zabrze, to patrzyłbym z przyjemnością na tą drużynę, bo sport to emocje, a Górnik w tym sezonie dostarczał mnóstwo emocji, niezależnie od tego, czy wygrywał, czy przegrywał, to one były, a tak naprawdę kibicowi o to przede wszystkim chodzi, żeby miał o czym po meczu porozmawiać, poopowiadać, i to było na pewno fajne w tym sezonie. Jak już rozmawiamy tak, to oczywiście chciałbym też podziękować naszym kibicom, którzy zawsze byli z nami, którzy nawet ostatni mecz, jak to się zwykle mówi o Pietruszkę, oni tu przyjechali w takiej ilości, że to jest fajne, to jest niesamowite wręcz, ale kibice Górnika są znani w całej Polsce i wiedzą wszyscy, że w Zabrzu atmosfera na meczach naprawdę jest super, także za to wszystko też im dziękujemy, bo było nam po prostu z nimi łatwiej. Proszę o pytania. Maciej z redakcji Roosevelta 81. Panie trenerze, cały czas pan podkreślał, odejście Jimeneza miało wpływ na grę ofensywną, ale z drugiej strony pozytywem jest, że kilku zawodników gdzieś częściowo tę lukę wypełniło. Wspomniany wcześniej Krzysiu Kupica, Lukas Podolski, Bartosz Nowak wykręcili dobre liczby. Czy jeszcze jakieś pozytywy by pan widział w drużynie? I drugie pytanie, czy dzisiaj potwierdzi nam pan oficjalnie, że zostaje na przyszły sezon w Górniku? Ale wydaje mi się, że te liczby tych zawodników, o których pan wspomniał, one by się nie zmieniły, gdyby został Jesus Jimenez. Tam by była... Być może Krzysio Krawczyk by grał mniej. Ale tych zawodników akurat, Kubicy czy Nowaka, nie sądzę, żeby się zmieniła. Mój kontrakt się przedłużył automatycznie. Ja musiałem wypełnić pewne rzeczy w sezonie, które powodowały, żeby kontrakt się przedłużył. Ja mam kontrakt przedłużony na następny sezon. O tyle. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę, Karol. Bogański Śląstek. Dzień dobry, dobry wieczór, panie trenerze. Gratuluję tego zwycięstwa. Chciałem też, szukając tych pozytywów, chyba tę nieobecność Lukasa Podolskiego, którą udało się załatać znowu w tym sezonie, bo wcześniej mieliście wygrane mecz w Krastowowie pod jego nieobecność. To jest chyba coś takiego ważnego, żeby wcale nie jesteście aż tak bardzo od niego zależni, prawda? Tak, jak pan podkreśla, że no fajnie, że w tych momentach, kiedy Lukasa brakuje, też drużyna potrafi grać, nie jest tak uzależniona od jednego zawodnika. Ale nie ulega wątpliwości, że Lukas nam daje mnóstwo dobrego na boisku, przede wszystkim dużo spokoju w rozgrywaniu akcji. Wtedy, kiedy gra się nie klei, on pokazuje wręcz innym zawodnikom, jak to zrobić, żeby wejść w mecz, żeby grać spokojniej. No nie, nie, to jest wartość dodana nie tylko dla Górnika, ale na pewno dla naszej ligi. Mówiąc o Lukasie, wszędzie mówi się, nie tylko w kraju u nas, ale bo o takim zawodniku, który był mistrzem świata, wicemistrzem Europy chyba, jak się nie mylę, no to jak gdzieś poza naszymi granicami mówią, to mówią również o naszej Ekstraklasie, mówią o Górniku Zabrze, i to jest coś super, że on gra nie tylko w Górniku, ale że gra w polskiej Ekstraklasie. Niech się uczą, po prostu niech się uczą od niego, bo naprawdę jest od kogo, mimo tego, że Lukas jest tam bliżej zakończenia kariery niż zdobywania nie wiadomo czego. To jest super sprawa dla wszystkich. Jeszcze chciałem zapytać o ocenę występu Higinio Marina, zawodnika, który tę pierwszą bramkę zdobył w poprzedniej kolejce, dzisiaj dublet po wejściu z ławki. To taki zawodnik, który wiedział pan, że on w końcu odpali, czy to jednak jakieś zaskoczenie, że tak w końcu w tym roku?
Ja rozmawiałem przed meczem z Ichinią i mówię mu, zasługujesz na to, żebyś wyszedł w pierwszym składzie. Natomiast no, ja muszę patrzeć na inne rzeczy również i dlatego nie zagrał. No bo raczej nie będzie u nas, on jest zawodnikiem Ludogorca, wróci do Ludogorca i być może Górnik Zabrze będzie, nie wiem, trzecią, piątą opcją. Dlatego wolę dać minuty zawodnikowi, który będzie z nami, w tym przypadku Krzysiowi Krawczykowi, Piotrkowi Krawczykowi. Natomiast widać, że grał z meczu na mecz coraz lepiej, coraz lepiej. No, przyszedł do nas tak naprawdę kontuzjowany, musiał dojść do siebie, jeśli chodzi o zdrowie, musiał złapać rytm meczowy. W końcówce wyglądało to naprawdę dobrze, ale spodziewałem się czegoś innego. Czego? Że nie będzie tak długo leżał u fizjoterapeutów, tylko że będzie nam pomagał zdecydowanie wcześniej. No ale tak się stało, nie inaczej. Fajnie, że w końcówce nam pomógł wygrać spotkanie, ale nic poza tym. Życzę mu powodzenia i zobaczymy, co się zdarzy w jego karierze, bo na pewno jakaś tam jakaś możliwość tego, że wróci do nas znowu, istnieje, ale nie wiem jak dużo. Jeszcze chciałem zapytać o stan zdrowia Krzysztofa Kubicy, bo on zszedł z kontuzją, tak chciał chyba powalczyć, chciał jeszcze zacisnąć zęby, ale zszedł. Jak ta jego sytuacja wygląda? No kurde, nie wiemy, ale mówił, że coś mu tam w stopie strzeliło, oby tam nic nie było poważnego. No oby nic nie było, ale jego odczucia były negatywne dość mocno. Był zawiedziony. Mamy jeszcze pytania? Proszę, Konrad. Konrad Umielianiuk, Portal Śląsk. Ja tak z drugiej strony troszkę, bo ma trenerską pracę we Wrocławiu w sumie całkiem niedawno, zwolnienie w 2018 roku i tak znając otoczkę całej tej pracy we Wrocławiu... Zwolnienie, nie możesz zacząć od zatrudnienia. No tak, zatrudnienie w 2017, zwolnienie w 2018. Zwolnić musimy zatrudnić. Czy nie, na pewno szacunek za ten okres pracy, bo co by nie mówić o tej drużynie, to ona przynajmniej w Wrocławiu wyglądała dobrze, a teraz kończymy rundę wiosenną bez w ogóle zwycięstwa w Wrocławiu, co jest dla kibiców Śląska nie do pomyślenia. I o to chciałbym zapytać, czy trener, znając otoczkę pracy w Wrocławiu i specyfikę tej pracy, jest rozczarowany, czy nie rozczarowany, może zaskoczony tym, gdzie jest Śląsk i czy pana kolega po fachu Piotr Tworek to jest trener, który jest w stanie to dźwignąć w następnym sezonie? Jeśli chodzi o trenera Tworka, to nie moja sprawa. To decyzje podejmuje ludzie, którzy zarządzają klubem i do nich ta decyzja należy. Wydaje mi się, że będąc w środku, będąc na zewnątrz, obserwując to, co się dzieje wokół Śląska Wrocław, mnie wydaje się, że po prostu brakuje najnormalniejszej w świecie stabilizacji. No nie może być tylu zmian prezesów, trenerów. No po prostu tak się nie da. Tak się nie da. Przecież wy tutaj jesteście na miejscu i wiecie, że tych zmian jest bardzo dużo. Oczywiście ja nie będę się wypowiadał na temat tego, czy one są dobre, czy złe. Uważam, że każda zmiana jest robiona po to, żeby było lepiej. No ale niestety ostatnio tak nie było. Chociaż Śląsk grał jednak w europejskich pucharach. Natomiast no, w naszej lidze, no, proszę zobaczyć, nie? Drużyny, które naprawdę mają fajny potencjał ekonomiczny, walczyły o utrzymanie, czy też tak jak Wisła Kraków spadła z ligi. Te różnice między polskimi zespołami naprawdę nie są duże. Być może dwa, trzy zespoły mają naprawdę dużo silniejsze kadry, pozostałe nie, jak wszystko się fajnie poukłada, jak wszystko funkcjonuje dobrze w klubie, jest ok, atmosfera, kibice i tak dalej, jak to wszystko się zazębi, no to tak jak było w tamtym sezonie, nawet Warta Poznań jako Beniaminek prawie grałaby by w pucharach, nie? No taka jest nasza liga dosyć specyficzna i te małe rzeczy, które się dzieją wokół drużyny, one są niesamowicie ważne, istotne po to, żeby drużyna funkcjonowała jak najlepiej, bo ja też bym chciał, no przepraszam, może nie chciałbym, ale
ale nie widzę na przykład Górnika Zabrze walczącego o utrzymanie jak Śląsk. Na pewno byśmy nie grali tak jak gramy. Natomiast myśmy zaczęli tam dwoma przegranymi meczami, zaraz żeśmy się odbili, byliśmy w takiej strefie, gdzie mogliśmy grać swobodnie, bez jakiejś tam dodatkowej presji. Mieliśmy zdecydowanie więcej do wygrania niż do przegrania.